Witamy serdecznie ze słonecznego dzisiaj Belek, już za chwilę początek ostatniego zimowego sparingu Warty Poznań na zgrupowaniu w Sidę. W ogóle polska sędziów, trójka polskich sędziów w tym meczu. Świetnie, dogaduje się do boisku, ale to może za chwilę, bo teraz będzie właśnie szansa. Nilo Maempa strzał! Próbowali zagrać krótko warciarze, przejęli piłkę rywale. No jeszcze będzie szansa i mamy 1-0! Mamy 1-0 dla Skrzędziej Tetowo z portalu gol.pl. O tym za chwilę. Kajtek Szmyt teraz dośrodkowanie. Jest strzał Miguela Luisza. On z kolei tutaj szuka Mateusza Kupczaka. Jest strzał, uderzenie. Jest Miguel Luis. Zagranie w kierunku Kajtka Szmyta. Kajtek Szmyt. Jeszcze będzie Kajtek Szmyt powalony w polu karnym, ale nie ma rzutu karnego. Nie ocenić, czy był ten karny, czy nie. Kajtek Szmyt dośrodkowanie. Wyskakuje tu Dario Wizinger. Jeszcze Stefan Savic! Bo teraz dośrodkowanie Kajtka Szmyta z rzutu wolnego. Świetna piłka i słupek! Niestety, jedynie słupek, ale jeszcze szansa! Tutaj Dimitrios Stavropoulos dobijał wcześniej próba Dawida Szymonowicza. Lewa strona boiska. Szuka dośrodkowania Konrad Matuszewski. Jest centra i mamy uderzenie na bramkę. Miguel Luis. Stefan Savic teraz przy piłce. Podanie w kierunku Tomasza Przykrila. Wychodzi tutaj na czystą akcję Tomasz Przykril. Czy będziemy mieli strzał? No mamy strzał. Niestety zablokowany tu w ostatniej chwili przez gracza z Chędzi. Ej, do Kajetana Szmyta. Może właśnie tutaj do naszego... Nie, jeszcze najpierw Konrad Matuszewski. Jest dośrodkowanie! Minął się tu z piłką. No właśnie wspominany przy okazji Kofoli Tomasz Przykril. Pleśnie robić do spółki z Konradem Matuszewskim. Piłkę odzyskali, ale nie odzyskała już Warta żadnej akcji. 1-0, Skrzędzieja Tetowo wygrywa na sam koniec zimowego zgrupowania Warty Poznań z Zielonymi.